Dziękuję Panu za możliwość, że mogę być tutaj wśród Was. Chwała Bogu. Tak jak już pastor Jerzy powiedział, nazywam się Tomasz Dykałowicz, moja małżonka Małgorzata, też Dykałowicz. Kochani, jesteśmy tutaj z Polski w kwestii. Ja jestem z Białegostoku, moja małżonka jest z Warszawy, mieszkamy w Białymstoku, w Polsce, ale tak faktycznie pracujemy w Brazylii. I ja jestem pastorem misjonarzem w Brazylii wraz z małżonką, po prostu tam działamy. I tu chcieliśmy powiedzieć Wam kilka słów na ten temat, opowiadając trochę świadectw i tego, gdzie myślę, że będziecie bardzo też zbudowani tym, co Bóg czyni. Dlatego, że żyjemy w tak świecie globalnym bardzo, bardzo mocno globalnym, gdzie w tej chwili wcale nie muszę, bo tutaj nawet słyszałem, że niektórzy wyłączali swoje komórki na nabożeństwo, a więc w komórce mamy tak faktycznie cały świat, internet, wiadomości ze Stanów Zjednoczonych, z Japonii, z Korei, z Chin i tak dalej. Mamy to na bieżąco. No i powiem tak, pomimo tego, że świat żyje globalnie, tak faktycznie już staliśmy się globalną wioską, tak faktycznie my tu w kraju tak naprawdę mamy mało informacji o Kościele. O Kościele Jezusa Chrystusa. I teraz, jeżeli mogę powiedzieć w taki sposób i wiem, i zaznaczam, mówiąc biblijnie, to jeśli teraz my jesteśmy, bo jesteśmy członkami jedni drugich, Pan Jezus jest głową Kościoła, zgadzacie się? Bo tak jest napisane. I jeśli jesteśmy my członkami jedni drugich i teraz tworzymy wspólnie społeczność, to jeśli bym powiedział coś takiego, że twoja głowa jest tu obecna, twoje ciało, twoje ręce, a nogi to zapomnij, nie czujesz nogi, no to byłaby tragedia. Prawda? My potrzebujemy czuć wszystkie członki ciała. A więc do czego zmierzam? O to chodzi, że pomimo tego, że tak faktycznie jesteśmy gdzieś blisko siebie tutaj, ale gdzieś już jest, co dalej się dzieje, taka Brazylia w tej kwestii już jest bardziej nieznajoma. Dostajemy informacje, gdzieś ktoś przynosi nam w telewizja czy coś na ten temat takich odległych krajów, ale to nie są informacje kościelne. Dlaczego informacje w tym sensie z Kościoła żywego jako członki jedni drugich powinniśmy mieć? My tutaj siedząc, kochani, powinniśmy mieć i tu wy, także w Kutnie, powinniście mieć relacje między sobą. Żyć razem ze sobą, bo Pan Jezus przyszedł po to, aby nas odkupić, aby nas zbawić, abyśmy mieli jedno serce, abyśmy się poruszali, abyśmy byli tak faktycznie jedną rodziną. Bo to jest cel Boży. W niebie będziemy też tak. I kochani, Pan Jezus mówi, miłości chcę, a nie ofiary. Poznania Boga, a nie całopalenia. Słuchajcie, dzisiaj jest to wyzwanie. Dalej ten werset. Te wersety są skuteczne i one działają tutaj dla nas dzisiaj. I słuchajcie, zapytam w ten sposób. Kto jest wierzący? Kto przyjął Jezusa Chrystusa? Podnieś rękę. Dziękuję bardzo. Wszyscy. W tej kwestii. Wszyscy podnieśli ręce. O co chodzi? My poznaliśmy Jezusa, trwamy w Panu, amen. Ale każdego dnia, nawet jako wierzący, uwaga, każdego dnia, bez względu na to, czy jesteś usługującym, pastorem, misjonarzem, kaznodzieją, biskupem, czy jesteś zwykłym bratem czy siostrą, każdego dnia mamy wybór. Wybór. Wstajemy rano i możemy Bogu służyć w taki sposób, tak jak to Pan Jezus powiedział. Ja miłości, Bóg mówi, miłości chcę, a nie ofiary. Poznania Boga, a nie całopalenia. I my możemy sobie wybrać każdego dnia, czy Bogu dajemy ofiarę, no bo przecież ja mogę pójść na nabożeństwo, ja mogę coś dobrego zrobić, ja mogę się pomodlić. W taką tendencyjność popadamy. A Pan Jezus mówi, miłości chcę, a nie ofiary. Poznania Boga, a nie całopalenia. Każdego dnia mamy wybór. Możemy Boga miłować, rozmiłowywać się w Nim, być zakochanym, być w tej relacji pierwszej miłości. Albo możemy składać Bogu ofiarę. Usiąść po prostu, być grzecznym, dobrym człowiekiem. Nie. Bóg nie chce całopaleń. On chce naszego zdecydowania. Bardzo się cieszyłem, kiedy słuchałem Henia. On zdecydowany jest i też nie patrzy na to, myślę, że ludzie tam się mówią na niego Jezusek, czy jak w tym sensie, czy jest wyśmiewany.
On robi swoje i każdego dnia jest to dla nas wyzwanie. I powiem ci, bracie i siostro, pomimo tego, że jesteś wierzący, wierząca, Bóg nie będzie cię zmuszał do tego, żebyś robił Boży plan. Bóg ma plan do twojego i mojego życia. Bóg ma taki plan, że to by się nawet nie wyobraża jaki. Bóg ma takie rzeczy w twoim życiu. Tylko czy ty chcesz, czy ja chcę z tego skorzystać? Każdego dnia mam wybór. Albo Bogu służyć z miłością, z oddaniem, z tym ogniem, z pasją. Albo być takim grzecznym. I fajnie. I wiecie co? Można wybrać tę grzeczność. Tylko wtedy nic się nie będzie działo. I to jest straszne. Powiedziałem, że działamy w Brazylii. Kochani, świadectwo moje jest długie i nie chciałbym zabierać czasu, żeby opowiadać, ale tak faktycznie, kiedy miałem 4-latka, można tak powiedzieć, bo 3,5-4, coś takiego, to miałem doświadczenie z Bogiem żywym. Miałem doświadczenie z Bogiem żywym i Bóg naprawdę dotknął mojego życia. Powiem wam, że od tamtego czasu zapaliłem się dla Pana. I zbieg różnych okoliczności, ja już byłem człowiekiem wierzącym, świadomie wierzącym, ochrzczonym, przyjąłem chrzest wiary i kochani, pewnego razu do mojego miasta przyjechał pastor misjonarz z Brazylii. Z Brazylii, Brazylijczyk. I rozpoczął działalność w tej kwestii. Złączyliśmy się w jakiś sposób, zaczęliśmy działać i po prostu zaczęliśmy głosić, usługiwać, głosić Ewangelię na ulicach, w parkach i tak dalej, robić ewangelizację. W każdym razie on jako zapalony też, ja też byłem taki otwarty, chętny, młody, ale pewnego razu mówi do mnie, słuchaj Tomek, zapraszam ciebie, żebyś pojechał ze mną do Brazylii. Ja mówię, no bardzo chętnie, chcę jechać, pewnie, ja skorzystam. On mówi, płacę ci bilet i pojedziemy do Brazylii. Słuchajcie, kiedy przyjechałem do Brazylii w 1996 roku, to co spotkałem w tej kwestii mogę opisać tylko jednym słowem, że dopiero teraz kiedy wracam i tu proszę się nie obraźcie, ale ja też jestem częścią tego kraju i tej ziemi, ale kiedy wracam do Polski, to z Brazylii jakbym wracał z kwiecistego ogrodu pełnego ptaków, pełnego owoców, a tu gdy wracam, to wracam, przepraszam, ale wracam jakby do dołu z trumną. I w tym momencie naprawdę tu w Polsce jest potrzeba tego zmartwychwstania, mocy zmartwychwstania. Ten kraj potrzebuje naprawdę mocy Bożej, bo inaczej będziemy w stagnacji, będziemy w marazmie jakimś. Nasz kraj ma statystyki najwyższe, jedne z najwyższych na świecie, statystyk samobójstw. Samobójstw ludzi i dzieci, gdzie województwo podlaskie ma najwyższy wskaźnik. Gdzie też u nas nie ma nawet szpitala psychiatrycznego dla dzieci. A więc, nie chcę pesymizować, nie chcę mówić, ale chcę zwrócić uwagę, że bój to czym nie sprzyjnie z ciałem. Naprawdę wielkie wyzwania mamy tu w naszym kraju, ale Bóg, tam gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Bóg daje do dyspozycji, każdego dnia nas zachęca. Chcesz iść ze mną? Chcesz, aby mój plan się realizował w twoim życiu? Masz wybór. Bóg nie będzie zmuszał. Jedynie nasza wola, poddanie nasze zdecydowanie otwiera drzwi Bogu. Tak, Bogu. Ty możesz też Bogu otworzyć drzwi. Możemy otworzyć drzwi do działania. Bóg chce działać. Bóg nas ukochał. Bóg chce realizować plan. Bóg chce zrealizować wszystko, co obiecał w twoim moim życiu. On chce tego. Ale czy my chcemy? Podłączmy się. Bądźmy z Nim jednej myśli. Kochani, wracając. Pastor mnie zawiózł ten do Brazylii. I wiecie, to co po prostu, kiedy wysiadłem na lotnisku, to też to co teraz właśnie spotkaliśmy wraz z małżonką w Turku. Piękna sprawa. Przychodzimy do pastora, a tam u niego billboard. Jezus żyje. Piękna sprawa, bo to samo i tak się poczułem swojsko, bo kiedy wysiadłem w 96 roku na lotnisku, słuchajcie, ogromne po trasie, po autostradzie zmierzające z lotniska do centrum São Paulo. Wielkie billboardy, tak jak u nas są te billboardy. No nie będę robił kryptoreklamy, ale telefoniczne, czy Plusa, czy Orange, czy cokolwiek. Wiecie, to olbrzymie.
tam billboardy i to nie tylko jeden, ale jeden za drugim i następny. Pierwszy billboard, Jezus żyje. Drugi billboard, Jezus powróci. Trzeci, Jezus przyjdzie wkrótce. Czwarty billboard, uwaga, bałwochwalstwo, wykrzykniki. Czytaj psalm 116. Wiecie, inna rzecz. Jadę z São Paulo do Campinas, a w odległości 5 kilometrów teren górski, las, góry i ktoś na swojej działce wykarczował na górze las w kształtach liter Jezus. Wiecie, o co chodzi w tym sensie? Kraj Brazylia, my tutaj dostajemy różne informacje w tej kwestii, ale tak naprawdę Brazylia to jest wielki, przebudzony kraj. My płaczemy wraz z małżonką, kiedy oglądamy w tym momencie w telewizji jakieś relacje z Brazylii, tych Indian, czy tam jakieś tam karnawały, czy ostatnio taki był program na temat tego, że w Brazylii jest bieda, że jest przestępstwo i tak dalej. Oczywiście jest, ale dlaczego nikt nie mówi, że jest ogromne przebudzenie? Jest miasto, gdzie w stanie Goiânia, jest miasto Goiânia w stanie Goiás, gdzie tak faktycznie 70-80% są ludzie nawróceni. To są ludzie wierzący. I wiecie, o godzinie 17, bo tam jest gorąco, nie można przejechać na w centrum miasta. Są jedni, trąbią pip, 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 drudzy jedni na drugich, bo jedni jadą w tą stronę do kościoła, a drudzy w tamtą stronę, bo jest nabożeństwo o godzinie 19. Słuchajcie, w São Paulo na przykład jedna ulica jest 26-25 zborów. Na jednej dzielnicy jest 600 zborów. Kiedy też dzisiaj rano mówiłem to braciom w Turku, że słuchajcie, siostry, zwykłe siostry po prostu, takie grzeczne siostry po prostu wracały z nocnej modlitwy i wsiadły, po nocnej modlitwie wsiadły do metro. Do metro w São Paulo. Kiedy wsiadły do São Paulo, do metro, ludzie popadali pod mocą. Dlatego, że były tak wypełnione Panem. Boża obecność tak wielka. Ludziom odrastają ręce, nogi. Kiedy byłem zaproszony właśnie w tym 96 roku, patrzyłem, a po prostu miałem też usługiwać. Ten pastor miał mnie tłumaczyć, bo wtedy nie mówiłem po portugalsku. I wyobraźcie sobie, stoi brat, biednie ubrany, zwykły taki, po prostu, nie wiem, mający chyba problemy, ale ręce jego podniesione i uwielbia Pana. Łzy mu lecą na koszulę. Kiedyś nasza taka piosenka była, ale lecą mu łzy, tylko że on uwielbia Pana, chwali Pana, ale ja patrzę tak na niego, no przepraszam, no nie wpatrywałem się w jakąś nachalnie, ale co zauważyłem? Że był bez zębów. Był bez zębów. Stał w takiej odległości, jak tam, no można tak powiedzieć, do drzwi. I no wiem, no to gdzieś 5 metrów, ale widziałem go dokładnie, może trochę bliżej. W każdym razie miał podniesione ręce i był bez zębów, ale uwielbił Pana, uwielbiał Pana. I wiecie, Brazylijczycy też mają to, że w kościele się zbierają i oni wyczekują po prostu, wyczekują momentu, kiedy pastor mówi, teraz się zbliżcie, będziemy się modlić. Oni, kiedy się modlą, oni przychodzą do Boga żywego. Oni wiedzą, że przychodzą w modlitwie do Pana i dotykają, tak jak ta kobieta dotknęła się rąbka szaty Jezusa. Oni dotykają przez wiarę. I słuchajcie, to jest możliwe dla nas, tylko czy my chcemy, czy chcesz zdecydować, dotknąć Pana przez wiarę i wziąć coś od Boga? Czy jesteś zdecydowany dziś, tak jak Jakub, powiedzieć, nie puszczę Cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Nie puszczę Cię, dopóki mi nie odpowiesz. Czy mamy tą determinację? Czy jesteś zdecydowany z takim Bogiem być i kroczyć? Bo Bóg mówi, gwałtownicy. Gwałtownicy. Oni królestwo zdobywają. Czy jesteś zdecydowany dzisiaj, aby być takim gwałtownikiem? Być może już oklapłeś gdzieś. Myślisz, może gdzieś z stagnacji po prostu się rozpłynąłeś. Może jesteś takim kisielem w swoim życiu. Przepraszam. Ja nie chcę w tej kwestii punktować palce, ale nie mówię o tym na twoją szkodę. Nie obzywam ciebie teraz, nie wytykam czegoś, aby ciebie tobie zaszkodzić. Wręcz przeciwnie, mówiąc w miłości Bożej, Bóg ma plan do twojego życia. Bóg zaplanował, Bóg widzi, Bóg On jest alfą i omegą, początkiem i końcem. Całą drogę twoją zna.
I on ma zdecydowany plan, który chce realizować. Ale taki plan, który jest ogniem, który jest mocą, który jest przygodą, który jest po prostu potężnym wyzwaniem. On ma plan. Czy chcesz się podłączyć? A chcesz się podłączyć, to znaczy co? Słowo Boże mówi, apostoł Paweł mówi, śmierć pańską zwiastujemy, aż przyjdzie. Wiecie co? Krzyż jest niemodny, ale w krzyżu jest moc. Co to jest krzyż? To nie noszenie. Oczywiście wiemy to. To nie stawianie w szkołach jakiegoś krzyża na ścianie. Krzyż to krzyżowanie mojego ja, moich rzeczy, moich złych pragnień, mojego wszystkiego, co jest złe, mojej cielesności. Ja nie będę reagował sam. Ja krzyżuję swoją myśl przewodnią na rzecz Bożej myśli w moim życiu. Na rzecz Bożego prowadzenia. Ja biorę krzyż świadomie. Apostoł Paweł mówi, kiedy jestem słaby, jestem mocny. I wiecie co, wielokrotnie, nawet wierzący mówią, kiedy jestem słaby, jestem mocny, choroba i tak dalej. O, bracie, uważaj! Przepraszam. Ale ja mówię to zdecydowanie, uważaj. Bo uważaj, z czym, po prostu jak podchodzisz do rzeczy. Kiedy jestem słaba, apostoł Paweł mówi. Kiedy jestem słaby, jestem mocny. Co to znaczy? Wiecie, kiedy rano się budzę i Bóg mi pokazuje jakąś słabość w moim życiu, to ja mówię, halleluja, o gloria, halleluja. Ale dlatego, że kiedy mi Bóg pokazuje słabość, to nie po to, żeby mnie osądzić, żeby mi tu poklepać po głowie, ale dlatego, żebym był mocniejszy. Ja mówię, Boże, pokazałeś, w czym ja jestem słaby. Ja teraz poddaję Tobie ofiarę w tej kwestii. Składam to na krzyż. I biorąc krzyż, przez wiarę wiem, że moją słabość Pan pokonał krzyżem. Halleluja! To już się nie odzywa. Ten stary ja nie istnieje. Żyję w Chrystusie. A teraz Pan ma plan i realizuje w moim życiu. I tak działa krzyż. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Piękne słowo po polsku. Dostępujemy. Wiecie co? Bóg zaplanował każdego dnia wzrost. Słowo dostępujemy, to tak jakbyśmy wchodzili po schodach. Cały czas wyżej. Jakub widział drabinę. Coraz wyżej. Ci, którzy ufają Panu, nabierają nowych sił, zbijają się w górę jak orły. Chodzą, a nie ustawają. Biegną i się nie spracują i tak dalej. A więc, czy chcemy? Czy chcesz? Ten brat w Brazylii stał biedny, w klapkach, krótkie spodenki, brzydka koszulka, podniesione ręce, bez zębów. Uwielbiając Pana, zbliżał się, oni mówią, do ołtarza, do kazalnicy. Podchodził. O, dziękuję. Bardzo dziękuję. W Polsce też jest gorąco. W Brazylii też jest ciepło. Ten brat podchodził. I wyobraźcie sobie, tak gdzieś 2 metry od nas, kiedy doszedł, ręce uniesione w górę. Nie było jakiejś modlitwy takiej dziwnej, kombinacyjnej w tym sensie. Tylko ręce podniesione, łzy, szczere, jak grochy. U nich można powiedzieć jak fasola, bo ta fasola brazylijska taka wielka. Szedł 2 metry od nas, patrzę, a facet zęby dostał. Bóg mu wszystkie zęby wstawił. Mi ręce opadły, a on się cieszy. No dobra. I wiecie co? Ja już później byłem w Brazylii. Jak mi się ząb rozbolał. I gościłem u jednej siostry, która przyjęła nas, misjonarzy tam i tak dalej, a mi boli ząb. Mówią, o 17 będziesz usługiwał, bo będzie grupa. Ja mówię, dobra.
Dobra, ja się modlę, Boże. Widziałem, normalnie bratu wstawiłeś zęby. Jeden ząb tylko. Jemu wstawiłeś wszystkie. Boże, jeden tylko. Jeden, proszę Ciebie, jeden. Ulecz, zmień, wyrwij, zabierz. Zmień, żeby nie bolało. Modlę się. Modlę się tak. Modlę się jeszcze inaczej. Modlę się tak, może na kolanach. Modlę się o tego zęba. Ząb boli. No, usługuje też. No, trochę przystało. Stało troszeczkę, może lepiej, nie? Ale się modlę dalej. I modlę się, bo ząb boli. Boli trochę, no, ćmi, boli w tym sensie, no coś się dzieje, nie, w tym sensie. No i usługuję na tej grupie. Same kobiety przyszły. I no, usługuję, chwała Bogu. Też kilka słów tam powiedziałem. Cały czas w głowie ten brat. No mówi, jak Boże, wstawiłeś jemu zęby, a tu dla mnie nie. Ja mówię, ja będę walczył. I tutaj nikomu nie mówię się, nikomu tutaj nie skarżę. Boże, to jest tak ten, ja mówię, Boże, będę walczył. I się modlę. I mówię, musi być po prostu odpowiedź, ja przyjmuję od Ciebie, przyjmuję. Walczę. W każdym razie podczas grupy jedna siostra patrzy, tak na mnie patrzy i mówi, wiesz co, bracie, ja bym Ci chciała wizytówkę moją dać. Ja mówię, dobrze, dobrze. I chciałbym Cię zaprosić na jutro na 17 do mnie. Ja mówię, dobrze, dziękuję. Schowałem do Biblii i tak dalej. Rozeszły się siostry, ja wieczór, wiecie, bój modlitewny, modlę się, Boże, to... Przypominam ząb. Tamten brat w zęby dostał, ja o ząb, jeden mówię tylko. No i taka, wiecie, no i Biblię czytam, może słowo dostanę od Pana, objawienie na temat zęba. W tym sensie, no to objawienie na temat zęba. No i kartkuję Biblię. No i natykam się, patrzę, o, wizytówka, co dostałem. Ja jej nie czytałem. Zakład dentystyczny. Jutro o 17. No, to już zmienia trochę pozycję. Wiecie, Bóg działa jak chce. Nie dyktujmy Bogu jak, a Bóg ma swoje rozwiązania. W każdym razie poszedłem. Nic nie powiedziałem, że mnie boli. Absolutnie, gdzie to boli? Absolutnie, nie, mężczyzna przechodzi. No i wiecie, jakie są dentysty. Jak nie wiecie, to ja wam powiem, że się siada wygodnie. Tylko, że później nie ma żadnej możliwości, żeby rozmawiać, przetłumaczyłem. Po prostu się otwiera buzia i koniec. I słuchajcie, jak otworzyłem buzię, a ta siostra, która mnie zaprosiła, okazała się właśnie tą dentystką i mówi, otwiera moją buzię, wiecie, tam coś szpera. Mówi, bracie, jak ja patrzę, mówi, to ja się tak cieszę. A ja mówię, że ja myślę, z czego ona się cieszy. Mówi, bo jak ja patrzę w twoje zęby, to tyle jest do roboty, mówię. Ojoj, mówi, tyle do roboty jest, mówi, a ja się cieszę, wiesz, bo ja ci chciałam powiedzieć świadectwo. A ja mówię, he, to mów, no to mów. I ja ci chciałam powiedzieć świadectwo, a ja słucham. A ona mówi, wiesz co, bracie, już tak długo się modliłam, żeby słyszeć Boży głos. Żeby słyszeć Boży głos, no bo wszyscy, no po prostu, ja młoda chrześcijanka, mówi, ja chciałam Boży głos słyszeć, żeby Bóg coś do mnie powiedział. A dalej, bracie, ja ci powiem, jak tu jest w Brazylii, bo ja ci powiem, jak jest w Brazylii. Ja się uczyłam tyle na dentystkę, a przychodzą ludzie i zęby dostają. No Bóg im stawia. Mówi, ja chcę komuś pomóc. Jak brak Henio, za darmo. Za darmo ona. Ona mówi, ja chcę za darmo pomóc, a nie mam okazji pomóc nikomu. Mówi, Brazylijczyków nie ma takich. Mówi, temu zęby wstawię, temu z kościoła Bóg dał. Mówi, zęby Bóg stawia. Jak ja pomogę? A mówi, wiesz co? I się tyle modliłam, żeby usłyszeć Boży głos. Usłyszeć Boży głos i się modliłam. Modliłam. I wiesz co wczoraj o 17 było? Usłyszałam głos. Daj mu wizytówkę. Zaproś go na 17 jutro. I mówi, usłyszałam, a jak patrzę w twoje zęby, no to się zgadza. Ja mogę, zrobię ci wszystko za darmo. I jeszcze czyszczenie za darmo. Wszystkie zęby ci zrobię za darmo. No. I mam zęby. No. Dziękuję Bogu. Halleluja. Amen. I chwała Bogu. Natomiast w Brazylii w tej kwestii, słuchajcie, to co się też dzieje, to powiem wam, no, przechodząc 3 tygodnie tej wizyty, ja po prostu wróciłem. Ja wróciłem do Polski i mówię, Boże, nie, ja muszę wrócić, ja muszę wracać. Ja chcę do Brazylii i zacząłem mówić, Brazylia, to już nawet
pewien starszy brat ze zboru przyszedł i powiedział: słuchaj bracie, ja chciałbym z tobą poważnie porozmawiać. Są też tacy braci, którzy mogą tak zachęcać, uwaga. I w ten sposób ja chciał mnie napomnieć, czyli zachęcić też w sposób bardzo przyzwoity. I powiedział tak: bracie, ostatnio, kiedy wróciłeś z Brazylii, zauważam z tobą coś niepokojącego, dlatego że ty przyjechałeś i mówisz cały czas Brazylia, Brazylia, Brazylia. Chcę ci powiedzieć tak doktrynalnie, że Bóg jest w Brazylii taki sam jak w Polsce. I możesz się tak samo w Brazylii modlić i w Polsce. A więc Brazylia, Polska, tu słuchaj, a ty cały czas mówisz o tej Brazylii. Słuchaj, wybij sobie to z głowy, chodź po ziemi, bo ty trochę przeduchowiony jesteś, chmura tutaj, wiesz, cały czas. Zobacz, jesteś w białej karnacji, nie masz szczepień, tyle chorób, żółta febra, te dengi i tak dalej. Ty nie masz szczepień w ogóle. W ogóle jesteś Europejczyk, słońce mocne, trzeba protektory nakładać. Zastanów się, logiki trochę, bracie. Ja ci zwracam uwagę z miłości, zachęcając ciebie do tego, żebyś trzeźwo myślał. A ty mówisz cały czas do Brazylii. Po drugie, jesteś Europejczykiem, nie możesz tam pracować. Kto ci da pracę? Zbór nie może cię utrzymać, nie będziesz miał pieniędzy. Jedzenie, dalej, to wszystko jest dieta inaczej. No powiedz mi, no a w końcu w ogóle nie mówisz po portugalsku. To jak będziesz, no trochę znasz ten angielski, no ale jak ty się będziesz z nimi dogadywał? Ja tak go słucham, ale pragnienie po prostu, wiecie, może powiem tak, i w tej chwili zacytuję, bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie. I można powiedzieć tak, że ktoś patrząc na mnie, no mogłem się wydawać takim trochę idiotą. Natomiast w sposób Boży po prostu ja pragnąłem jechać do Brazylii. Ja nie wiedziałem po co, ale wiecie, kiedy dostrzegłem, kiedy zobaczyłem Boże działanie, kiedy zobaczyłem to, co się dzieje po prostu w tym przebudzonym kraju, to ja zapragnąłem jechać. Chciałem usiąść na ostatniej ławce w zborze, podnieść ręce, uwielbiać Pana i uczestniczyć w tym, co Bóg robi. I to było moje pragnienie. I wiecie, dalej w tej kwestii, no wysłuchałem go, modliłem się dalej. W każdym razie przyszedł rok 99, będę skracał, Bóg w cudowny sposób zadziałał. Wylądowałem w São Paulo. Wylądowaliśmy w São Paulo i pewna siostra, jedna misja zgodziła się przyjąć nas. Jedna siostra trzymała kartkę z moim imieniem i nazwiskiem. Ja zobaczyłem językiem migowym, trochę po angielsku, to my. Wsiedliśmy, zawiozła nas do misji. 34 kilometry za São Paulo w kwestii tej i dostaliśmy pokój, odpoczynek po długiej podróży i wytłumaczono mi, że następnego rana mam się stawić na wywiad, bo pastorzy chcą ze mną rozmawiać, po co ja przyjechałem. Wiecie tak, dla mnie było trudno powiedzieć, bo ja przyjechałem po prostu, można powiedzieć, na wariata w każdym razie, ale ja chciałem być w Brazylii, chciałem usiąść na ostatniej ławce, uwielbiać Pana, po prostu być w zborze, uczestniczyć, nie wiem, po prostu przyjechałem, bo ja chciałem być w takiej Bożej obecności, jak oni żyją. I to pragnienie. I teraz, jak to im powiedzieć? A więc wymyśliłem, że tak powiem, muszę w jakiś sposób zrobić jakiś... Tu przedstawić to, jakąś realną wersję, a więc potrzebowałem mieszkania, potrzebowałem jedzenia i potrzebowałem być w zborze. Trzech rzeczy. A więc powiedziałem, przygotowałem się po angielsku, że powiem, że będę kosił trawę, będę mył naczynia i będę zbierał banany. A więc na tym ośrodku, co tam są, a więc trzy rzeczy, żeby oni mi za to, że ja koszę trawę, że ja myję naczynia i że zbieram banany, to żeby mi dali mieszkanie, dali mi jeść i puścili mi do zboru. To wszystko, a więc uczciwy deal. Biznes jest biznes, a więc trzy za trzy, to ja przedstawię. O 9 rano, 8:30 byłem gotowy. Jedna siostra po angielsku była gotowa, żeby mnie tłumaczyć. Przyszło 5 pastorów, w tym główny, naczelny pastor. No i pastor zaczyna mówić. W tej kwestii zaczyna mówić po portugalsku. I w tym momencie siostra jeszcze nie tłumaczy tego, dlatego że on jeszcze nie skończył zdania. I w tym momencie, kochani, ja poczułem, że Bóg otworzył mój umysł, że rozumiem wszystko po portugalsku. Zacząłem po prostu rozumieć wszystko po portugalsku. I rozumiejąc po portugalsku, w tym sensie,
No zacząłem odpowiadać im, si, no, poj, ze. Ten pastor mówi, czekaj, ona jeszcze nie tłumaczy, ty już odpowiadasz tak, nie i tak dalej. To znaczy, że ty coś rozumiesz. Ja mówię, tak, rozumiem. On mówi, no to zmienia całą postać rzeczy. Mówi, to nie ty będziesz nam mówić, już tutaj mój deal padł, 3-3, koniec, już nie mam żadnych argumentów. On mówi, to już nie teraz ty nie będziesz mówić, tylko my ci powiemy. Proponujemy, żebyś poszedł, fundujemy ci szkołę misyjną. Czy się zgadzasz, żeby być z nami, tu będziesz w szkole misyjnej? No ja mówię, amen. Słuchajcie, 2 tygodnie trwało, zbierałem odwagi, żeby, bo ja rozumiałem, ale zbierałem odwagi, żeby już otworzyć buzię i mówić po portugalsku. Odpowiedziałem pierwsze moje świadectwo po portugalsku, od tego się zaczęło i tak faktycznie w mojej legitymacji dzisiaj pastorskiej z Brazylii jestem, narodowość jest wpisana, jestem Brazylijczyk. A jeszcze, żeby powiedzieć, dokumentując, że Bóg ma plan w naszym życiu, to ja zdradzam blisko data. Urodziłem się 15 listopada. Jest to dzień słoty deszczu w Polsce, ale w Brazylii jest to data de proclamação República Brasileira, czyli data proklamacji Republiki Brazylijskiej, a więc dzień urodzenia Brazylii jest też dniem moich urodzin. Bóg ma plan? Ma plan. Oczywiście, może nie zauważasz tego w jakiś sposób spektakularny w swoim życiu, ale poddaj się Bogu w tej kwestii. Bóg ma plan w twoim życiu i chce go realizować. Ale od ciebie zależy, czy będziesz składał tylko Bogu ofiarę i całopalenie, czy też po prostu z miłością i otwartością będziesz chciała z Bogiem kroczyć, aby Bóg realizował to wszystko w twoim życiu. To jest zawsze nasza decyzja. W każdym razie, dalej, kiedy już zacząłem mówić po portugalsku, tak faktycznie naturalnie, ponadnaturalnie, jakkolwiek zaczęło się to, że no, też byłem takim dziwakiem, czy jak kwestii, no bo Polak i mówi z akcentem człowieka, który się narodził w São Paulo. Bo mnie nie poznają, no nie chwalę się, oddaję chwałę Jezusowi. Natomiast mówię jak człowiek narodzony w São Paulo, bo wysiadłem w São Paulo, pamiętacie, w tym na lotnisku. A więc mówię jak człowiek urodzony w São Paulo, i w kwestii takiego akcentu, natomiast w związku z tym, że po portugalsku, no to później zaczęto mnie zapraszać na różne konferencje, spotkania, zbory i tak dalej, gdzie po prostu Bóg zaczął otwierać kolejne drzwi i dalsze działania do tego, aby po prostu Brazylię poznawać, ale właśnie z tych zborów. No i Bóg jest na tyle humorystyczny, że no, chciałem siedzieć na końcach, w tym końcu ławek, że tak powiem. No natomiast Bóg przewrócił to, no i zawsze jakoś tak jestem, że mogę usługiwać. Ale to jest dzięki Bogu łaska i chwałę oddaję za to Jezusowi. Natomiast na pewnej konferencji, powiem tu już jako świadectwo, właśnie też w Brazylii byłem zaproszony i tam kościoły po prostu mają też taką tendencję, że wieszają różne flagi różnych narodów i oni się modlą. Modlą się o różne kraje, o różne państwa. I na tej konferencji słyszałem świadectwo, zanim powiem wam na temat flagi, to też jest ciekawe, ale na tej konferencji słyszałem jedno świadectwo pewnego misjonarza, który był z Brazylii posłany i akurat był posłany do Afryki, gdzie był w miejscowości, gdzie Amerykanie zbudowali wielki szpital, ale nikt z tego szpitala nie chciał korzystać. Absolutnie ludzie nie chodzili do szpitala, tylko do szamana. A że bardzo blisko w Brazylii jest do tego szamaństwa, bo dlatego, że Afrykanie i Indianie pomieszali tam różne czary i tak dalej. To jest wielkie skupisko kulturowe, bardzo nieznane dla Europejczyków. To jest po prostu coś, czego my nie spotykamy się z takimi rzeczami, ale tam czary po prostu są na porządku dziennym. I oni tam naprawdę też używają tych czarów. W każdym razie ten misjonarz był wysłany, on wyjechał tylko do Afryki i miał głosić w pewnym miejscu, w pewnej miejscowości, gdzie Amerykanie zbudowali szpital, natomiast nikt nie chodził do szpitala. I on się pytał, panie, co ja mam robić? Panie, co mam robić? A Bóg mówi, idź do szamana i głoś. On poszedł do szamana i głosi, a wszyscy do szamana chodzą w kolejce po uzdrowienie, tam szaman coś odprawia i tak dalej w Afryce. W każdym razie on poszedł do tego szamana i głosi jemu. I on mówi, słucha szaman, mówi tak, ale mówi, jedno ci powiem. Ja takiemu Bogu służę, mówi, oczywiście, my wiemy, że to nie Bóg, tylko bóstwo w tej kwestii jakieś, natomiast służę takiemu, który
podnosi mnie i ja lewituję, 3 metry nad ziemią się unoszę i później mnie stawię. Ja nie widziałem większego Boga, który by przeniósł dalej kogoś niż 3 metry. Tylko 3 metry, ale mój Bóg tak działa i ja tak robię. No i on taka ich taka gadka. No i on wraca do domu i mówi, a co ja mam teraz robić, Boże? A Bóg mówi do niego, no to ty wróć do szamana i powiedz, że ja ciebie 12 metrów przeniosę. No. Tak. Macie takie różne doświadczenia. Tutaj w Polsce może nie ma takich szamanów i tak dalej, ale Bóg czasami nas stawia przy pewnych wyzwaniach, przy pewnych takich limitach, które my mamy. Ale chodzi o to, żebyśmy my limity przechodzili w imieniu Jezusa. Amen? Abyśmy byli tacy, którzy są gwałtownicy, którzy zdobywają te królestwo dla Pana. I oczywiście on przychodzi i mówi, słuchaj, no to Bóg mnie 12 metrów przeniesie. No, no to ten czarownik, no to proszę bardzo, no nie ma problemu, no już próbujemy. I on swoje tam, podnosi się 3 metry, pum. A ten brat, serio? I serio. Mówi, Boże, powiedziałeś? Ja powiedziałem, wszystko to jest moje. Modli się. Panie, czyń. Duch Święty podniósł go, przeniósł 12 metrów. Szaman się nawrócił, mówi, o, jaki Bóg! Halleluja! Kto? Opowiadaj! Jezus. Amen. Cała wioska w tej chwili jest zbawiona. Druga, nasza siostra z Brazylii, misyjna konferencja, siostra z Brazylii, pastorka też tam, ale słuchajcie, oni mówią, miasteczko organizowali w Brazylii ewangelizację. Organizują ewangelizację, trybuna, scenę, przywieźli głośniki i tak dalej. Zespół już grają, modlą się, ulotki podrzucili, żeby ludzie przyszli. I mówi tak, wiesz, mówi Tomek, śpiewamy. Aleluja, 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 aleluja. Kiedy śpiewali, daleko, tam gdzieś od bloków w stronę, zbliża się tłum ludzi. A oni dalej, aleluja, aleluja. I coraz bliżej tłum ludzi. Na czele tłumu ludzi idzie ksiądz parafialny z całym orszakiem braci, mocnych 4, i za nim całe miasto idzie zgromadzone wiernych, gdzie bracia 4 na barkach trzymają trumnę z nieboszczykiem. No i w tym momencie Brazylia, jedno miasteczko w stanie Mato Grosso, i zbliżają się, cały tłum przychodzi, ksiądz i ci jego tam organiści, czy jak tam, nie wiem, w każdym razie trzymają tą trumnę. Oni, mówi ta siostra, mówi, zdębiałam, nie wiedziałam, co robić. Trącam brata, mojego brata rodzonego, który jest też ewangelistą, pastorem. A on mówi, nie, śpiewamy dalej. I zamknęli oczy, żeby nic nie widzieć. Bezpiecznie, nie ma nas, nie ma, nie schowany jestem. Aleluja, aleluja. Wiecie, wytrwałości wam potrzeba. I cały czas w tej kwestii, nawet jeżeli cokolwiek przychodzi, wielokrotnie zmieniamy pozycję od okoliczności. Ale nie, kochanie. My nie możemy zmieniać naszej pozycji od wartości okoliczności. To my mamy zmieniać okoliczności w imieniu Jezusa. I teraz oni stali dalej, uwielbiali Pana. Nie przeszkadzali sobie. Ksiądz przyszedł blisko nich i głośnym głosem mówiąc, wy tutaj przyjeżdżacie, ewangeliki, i chcecie robić jakąś ewangelizację tutaj, to teraz rzucamy wam i módlcie się o tego tu nieboszczyka, żeby Bóg go wzbudził z martwych. Co wy możecie w tej kwestii, co wy możecie nam zaoferować? My też jesteśmy chrześcijanie. Rzucili trumnę, otworzyli i wyrzucili zwłoki. Oni dalej trwali w tej pieśni,
Aleluja, aleluja. I wyobraźcie sobie, kiedy się odważyli i otworzyli oczy, to nieboszczyk stał już na kolanach, ksiądz na kolanach i całe miasto było na kolanach. Wszyscy śpiewali aleluja, aleluja i dzisiaj jest tam przebudzenie. Wyobraźcie sobie, że jest miejsce w São Paulo, nazywa się Praça da Sé. Jest to centralny punkt skrzyżowania wszystkich linii metra, które w łącznej odległości mają 270 km. Ten centralny punkt metra jest takim skrzyżowaniem, gdzie jest chyba z 5 czy 6 poziomów metra, a w kwestii tej jest mniej więcej statystycznie policzone, że każdego dnia przez tamten punkt przewija się około 3 miliony ludzi. I dokładnie w tym punkcie, nawet w godzinie i teraz, dokładnie kiedy jesteśmy tutaj, cały czas w tym punkcie, tam na górze, na Praça da Sé, naprzeciwko katedry wielkiej katolickiej, gdzie są schody, przy końcu schodów jest dosłownie miejsce takie parkowe, w tym sensie, gdzie stoją bracia i cały czas głoszą Ewangelię, cały czas jest głoszona Ewangelia. W tej chwili 24 godziny na dobę bez przerwy, kościoły są różne, każdy wchodzi na to miejsce i cały czas jest głoszona Ewangelia, cały czas są modlitwy, cały czas jest uzdrowienia, cały czas są uwolnienia, cały czas coś się dzieje, to jest bez przerwy, cały czas. Możecie pojechać w tej chwili, wysiąść w São Paulo i powiedzieć, że do taksówkarza chcę jechać na Praça da Sé i spotkacie tam braci, którzy się modlą. I Ciebie obejmą, Ciebie ucałują, Ciebie przytulą, będziesz z nimi tańczył, będziesz śpiewać z nimi i tak dalej, dlatego że taka jest po prostu kwestia tego brazylijskiego przebudzenia. Nie chwalę tutaj Brazylijczyków. Mówię o ludzie Bożym, o braciach i siostrach, których my jesteśmy identyczni bez względu na kolor skóry. Dlatego że Pan umiłował nas. Siedząc dalej na konferencji, były powywieszane flagi. Oni się modlą o narody. Zanim jeszcze powiem o tym, w pewnym zborze przyjeżdżam, byłem zaproszony do usługi też misyjnej. Przyjeżdżam i otwieram pulpit pastora, bo chciałem skorzystać z e-maila, nadać wiadomość do Polski. Wyobraźcie sobie, otwieram jego komputer, byłem zaproszony, za chwilę będzie spotkanie. Otwieram jego komputer, a patrzę na tapecie komputera. Traktor z Lublina. Lublin, traktor i tak dalej. Ja co ty mówię? Co ty tutaj, człowieku? Mówię, ludzie tam jakieś góry wyświetlają, jakieś tam, wiecie, różne zdjęcia, czy dzieci, czy żony na pulpicie komputera. A ty masz traktor z Lublina. O, mówi, czekaj, bo ja ci zapomniałem powiedzieć. Bo my już kilka lat modlimy się o Polskę. Bo my już kilka lat modlimy się o Polskę. Ja tu właśnie dużo razy przygotowuję właśnie ten i my mamy kampanię modlitewną, żeby się modlić o Polskę, o ludzi w Polsce, o przebudzenie, o to, żeby Bóg działał, o uzdrowienia, o odnowienie rodzin, o to, żeby w Polsce były zaprowadzony porządek. A, ciekawe. A czy my mamy takie informacje? Czytałeś to na internecie? Że jest facet taki, pastor, który ma traktor z Lublina? A może jeszcze kogoś spotkasz, kto się modli o Kutno. Wcale to nie jest jakieś zaprzeczenie. Słuchajcie, Kościół Boży to jest rodzina, to są członkowie. Kiedy ci swędzi łokieć, to po prostu go odrapiesz. I wiecie co? I my żyjemy w Kościele, bo Bóg patrzy na serce i zna Pan tych, którzy są Jego. Kiedy siedziałem dalej, Bóg mi mówi, kiedy się przygotowywałem tak do usługi, Bóg mi mówi, syneczku, spójrz, bo są flagi różne. Duch Święty mówi, spójrz na flagę brazylijską. Ja mówię, Boże, no znam flagę brazylijską. Ale Bóg mówi, spójrz jeszcze raz. Spojrzałem. I Pan mi mówi coś takiego. Synku, jak myślisz? Kto zaprojektował tą flagę? Ja myślę, o jakie pytanie. A czy ja dobrze słyszę, Boże, mówię? Może coś nie tak ze mną, czy coś tam tej ze mną? Ja mówię, skąd ja wiem? Ja nie wiem, kto zaprojektował. Co ja wiem? No ja nie wiem. O, pod spodem jest napisane, Jezus ci ama. Jezus cię kocha. Amen. Tak, siostro, amen. Jezus cię kocha. I ja mówię, Boże, nie wiem.
No kto zaprojektował? Nie wiem. Co za pytanie, mówię. A po co mi takie pytanie? Zastanawiam się, badam, czy to w ogóle, jak to, czy to z Boga, nie? W tym sensie, bo to wiesz, czy trzeba coś zastanowić. A Bóg mówi, synku, kto zaprojektował tą flagę, myślisz? No mówię, panie, ja nie mam pojęcia. No przecież Brazylijczykiem nie jestem. I nie wiem, kto zaprojektował tą flagę. A Bóg mówi, to ja zaprojektowałem tą flagę. Teraz już się pogłębiło moja konsternacja. Muszę coś tu w tym sensie, Boże, ty objaśnij mi to wszystko i tak dalej. A Pan mi mówi tak, spójrz, na fladze brazylijskiej jest tutaj te kółko, co symbolizuje Ziemię. Oczywiście tu są gwiazdy w tym sensie jako to, ale to jest taki symbol Ziemi. I tu jest taki napis, orden i progresu. Orden znaczy porządek, progresu znaczy wzrost. Oczywiście patriotyczne kwestie Brazylii i tak dalej, ale to nie o to chodziło w tym sensie, co Bóg chciał mi powiedzieć. Bóg mi powiedział w ten sposób, żebym zwrócił na to uwagę, dlatego że Pan mi objaśnił w ten sposób. Zobacz, tak jak tu na ziemi jest jeden werset, bo Pan zawsze sprowadza do słowa, Duch Święty przyprowadza do słowa. Bóg pokazuje słowo, Bóg poprzez używając tej flagi chciał mi wytłumaczyć coś ze słowa, co tak faktycznie działa też i u nas, nie tylko w Brazylii. Oczywiście ja dostałem to polecenie, żeby powiedzieć też dla nich, w tym sensie, co, o co chodzi. Zaraz Wam powiem. Ale tak jak tu jest ziemia w tym sensie, Bóg mi mówi, zobacz syneczku, każdy wierzący zna Jana 3,16, werset. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Bóg umiłował świat. A więc Bóg mówi, ja umiłowałem świat. To nie chodzi tylko o Brazylię. Ja kocham ten świat. W tym sensie. Nie świeckość, nie jakieś cielesność. Bóg nas kocha. Bóg kocha, Bóg jest miłością. I dalej jest orden i progresu, czyli porządek i wzrost. I Bóg mi dalej mówi, synku, istnieje tylko jeden porządek na świecie. Porządek Ducha Świętego. Istnieje, synku, tylko jeden wzrost. Wzrost Kościoła mojego na tej ziemi. To mnie interesuje. Ja ukochałem ten świat. I mnie interesuje porządek Ducha Świętego, abym mógł zaprowadzić porządek, Boży ład w sercach ludzi posłusznych, chcących, będących w dyspozycji dla Pana. I ci ludzie, którzy są w dyspozycji, którzy są otwarci, którzy chcą, aby Bóg działał w ich życiu, oni też mają i wzrost. To jest od Pana. Nie tylko dla Brazylii przebudzonej. Bóg oczywiście też mi powiedział, powiedz to dla braci brazylijskich, że też chcę wysłać mnóstwo misjonarzy. Ale kochani, to jest jak najbardziej dla nas. Nie mówię tutaj przysłaniając, biorąc flagę i głosząc na temat flagi. Nie. Wszelkie objawienie, proroctwo nie może polegać dowolnemu wykładowi. My mamy bazować na skalę, którą jest Jezus Chrystus, na słowie, którym jest zapisane. Jeżeli gdzieś będziemy abstrakować, gdzieś w jakichś poznaniach, proroctwach i tak dalej, bez słowa, dostaniemy na manowcach. Skończymy gdzieś na bezdrożach wiary. My mamy być posłuszni słowu. Mamy trwać w Jezusie. Mamy pilnować drogi Pana. Kochani, i wiecie, jak słyszę też, oglądając program taki, jedna reporterka pojechała i mówi tak, bandyci, tam narkotyki, tu policja, tu zabijają się, jedna wielka wojna i tak dalej. I mówią tak o Brazylii. Wiecie co? Sami, przepraszam, że mówię tyle może świadectw, ale tylko chciałbym wam pokazać, że istnieje Kościół Boży żywy w tej kwestii. Nasi bracia i żyją z Panem. Wiecie co? I ja z małżonką chodziliśmy po fawelach. Fawele, najgorsze miejsca, gdzie turyści, nikt nie boją się tam wchodzić. Na przykład tutaj powiem wam jedną z zasad faweli, co nie jest tajemnicą. W środę trzeba być w żółtych skarpetkach. A wiecie dlaczego? Bo mafiozo tak chce, żeby wszyscy chodzili w żółtych skarpetach. I teraz tak. Dlaczego oni mówią? Bo mafiozo mówi, wieść się rozchodzi, wszyscy żółte skarpetki i kto bez żółtych skarpetek, to na odstrzał. Dlatego, że to może być szpieg z policji, nie? Albo
Jedzie się samochodem, to na faweli trzeba mieć okna otwarte i w żadnym wypadku szyb przyciemnianych nie można, bo przyciemniane szyby i zamknięte w tym sensie to może być szpieg z policji, a więc samochód na odstrzał. Są samochody, gdzie ostatnia sprawa, kiedy były Mistrzostwa Świata w Brazylii, Anglicy jechali na stadion Maracanę i nie zjechali tym zjazdem, co trzeba, i wjechali na Rossinie, fawele w tej kwestii, zjechali nie tym zjazdem, mieli zamknięte szyby i z kałasznikowa dostali serię i Anglicy nie żyją. W każdym razie, dlatego, że takie są pewne prawa. No, mówię o tym, bo takie rzeczy też się dzieją. My natomiast z małżonką byliśmy na faweli. W środę nie mieliśmy żółtych skarpetek. Żyjemy. Jeździliśmy poza zamykanymi szybami i żyjemy, chwała Bogu. No i chodziliśmy w ogóle na spacery. A chodząc na spacery na faweli, spotkaliśmy pewnego misjonarza, tak jak tutaj Helio, nie? Spotkaliśmy go, no tak się stało, spotkaliśmy. W każdym razie spotykamy jego, mówimy, on tutaj kilka słów, gadka, szmatka w tej kwestii, przepraszam, ale no on już nas zaprasza w tym momencie, no mnie zaprasza do usługi. Patrzę tylko siostry, mówi, przychodź, usługuj tutaj, bracie. Później z tej wdzięczności bierze nam samochód i przeprowadza. Mówi, tu jest arsenał broni, tu trzymają broń, tu granaty trzymają, tutaj to, tu jest narkotyki są i wszystko to. I mówi, wiesz co? No mówi, bracie, ja ci się, mówi, ten, mówię, chcę ci coś powiedzieć, mówi do mnie, bo ty jesteś też misjonarz, mówi, to mnie zrozumiesz. No bo są tutaj bracia pastorzy, z którymi teologowie, z którymi ja mam problem. I mówi tak, chciałem powiedzieć, no z tobą chciałbym się poradzić, mówi tak, porozmawiać szczerze. I mówi, chciałbym ci powiedzieć, że są bracia właśnie teologowie, którzy mają ze mną problem, to znaczy ja mam z nimi problem, nie wiem, ale to oni mają problem. No bo ja mówię, no to dobra, to jaki problem w końcu mają? No bo mówi, ja się modlę o karabiny. I oni mówią, że to nie jest biblijne. Aha, ja mówię, kurczę, no dobra, no, konsternacja, a co mu powiedzieć, biblijne, nie w tym sensie, no ale dobra, ja mówię, dobra, a jak ty się modlisz o karabiny? No mówi, widzisz, no właśnie o to chodzi, że tutaj, gdzie głosiłeś, no to właśnie ja mam takie marzenie, żeby powstał gabinet dentystyczny i żeby tu zbór z drugiej strony zbudować, tu jeszcze chciałbym basen zbudować. Mówi, i ja się modlę, no bo chodzę po tej faweli, tutaj te bandziory, tu narkotyki sprzedają, tutaj prostytucja, tu się dzieje to, tu z karabinami chodzą. I mówi, jak patrzę, że idzie taki młody, mówi 14 lat i z taką giwerą, z karabinem, to ja podchodzę do niego i wkładam ręce na karabin i się modlę. Mówi, i ja się modlę tak. I ja mówię, dobra, no się modlisz, no ale mówi, jak ty się modlisz? No ja no, już ci mówię jak. Bo kładę rękę na karabin i się modlę tak. Boże, używaj tego karabinu tak, jak ty chcesz, a żeby diabeł tego karabinu nie używał. Ja mówię, no to całkiem dobrze. No to w porządku. I on mówi, no to ja też się zgadzam. Mówi, te wszystkie teologie mówią, że to niedobrze. A ja mówię, to dobrze. On mówi, to ja też wiem, że dobrze. No mówi, to dobrze. No to dobrze. Mówi, to już nas dwóch jest. No to ja mówię, to dobrze, się modlisz. I on mówi, to dobrze, ja będę dalej się modlił. Słuchajcie, za rok czasu przyjeżdżamy ten wraz z małżonką. Słuchajcie, gabinet dentystyczny świeci się. Zbór było 14 osób, a jest około 300-500. Zbór wybudowany z drugiej strony, jeszcze w stanie surowym, ale już można się spotykać. I basen za zborem wielkości olimpijski. Tylko, że jeszcze nie dokończony. Mówi, no jeszcze kończę, mówi. I ten misjonarz mówi, jeszcze kończę. No i tacy my ciekawi, no mówimy, no a jak? Mówi, ty, no bo ja się o te karabiny dalej modliłem. No i mówi tak, i przyszło do mnie takich dwóch, trzech z karabinami, złożyli giwery u mnie i przynieśli siatkę. A mówi, w tej siatce pełno kasy było, mówi, pieniędzy pełno. I mówią do mnie tak, pastorze, wiem, że te pieniądze niedobre, wiemy, że nieczyste, ale my dajemy tobie, bo będą czyste wtedy. No to my wiemy, że nieczyste, ale wiemy, że ten, że teraz dając tobie, to będą czyste. I ty możesz robić, co chcesz, ty wtedy buduj sobie tutaj, a my się nawracamy, bo my przyszliśmy do Jezusa. Widzieliście w tym sensie? I teraz wiecie, sytuacja taka. Druga fawela, bo fawel to jest w Rio de Janeiro mnóstwo, tam się boją wchodzić, tam mówią takie reportaże, że to w ogóle wszystko i tak dalej. Ostatni kiedyś tam, 4 lata temu widziałem reportaż, że pokazują takiego dziadka w klapkach,
brudne spodenki i trzyma taką styropianową, pudełko styropianowe, gdzie otwiera i wodę sprzedają. I jego przedstawiają, tego dziada, mówią, że o, jaka to bieda w tej Brazylii, że on wodę po 50 centów sprzedaje. I telewizja przedstawia, jaka to bieda. Ja myślę, mój Boże, ludzie, takiej biedy to wyście nie chcielibyście mieć taką biedę, bo ten dziadek, co sprzedaje wodę, a z faweli ludzi schodzi dziennie około 3-5 tysięcy ludzi. I jak każdy będzie po 50 groszy kubeczek wody, to ten dziadek stoi w takich drachłych majteczkach, w takich wiecie, chinkach, japonkach, i on taki, o, i tylko wodę, woda 50 groszy, 50 groszy, woda 50 groszy, 50 dla wszystkich, 50. A on ma za Rio de Janeiro helikopter. No, naprawdę. I Mercedesa. I mówią w Polsce, że to taka bieda, bo oni tylko patrzą na jeden punkt. Jeżeli będziemy coś wyrywać ze Słowa Bożego i patrzeć tylko fragmentarycznie, a nie brać objawienia tego alfa i omega, Pan Jezus, kompletu, to będziemy najbardziej pożałowania godni ze wszystkich ludzi. Jeżeli będziemy tylko w tym życiu nadzieję pokładać. Pan ma wieczny plan dla naszego życia. Amen. Czy chcesz z tego korzystać? Czy chcemy z tego korzystać? Słuchajcie, i dalej można powiedzieć, fawela inna. I jeszcze jeden przypadek. Chcę wam powiedzieć, bo mnóstwo tych świadectw jest, nie sposób wszystkich opowiedzieć. Byłoby to długo. Ale jeszcze jeden przypadek. Kochani, fawela szykuje się do bitwy z policją, otwartej wojny. Uzbrojeni po zęby ci przestępcy, mafia narkotykowa, stoją z karabinami, z granatami, granatniki. Policja od dołu, bo fawele zawsze są na górach, od dołu policja pacyfikuje, czyli wjeżdża czołgami i samochodami pancernymi do góry. Zbrojne oddziały są i już jest wyznaczona faktycznie walka na faweli i zbrojna mafia stoi, przywódca mafii stoi, z karabinami uzbrojeni, wszyscy na pozycjach, będą wymieniać za chwilę strzały. Cisza, bo cisza przed burzą. W tym momencie w odległości 30-40 metrów podchodzi kobieta wieku 50 lat. Ona wspina się na górę w jednym celu. Ona się wspina, żeby rozmawiać z przywódcą mafii. To jest po prostu wierząca. Wierząca kobieta, która otrzymała słowo od Pana. I wiecie co, w Brazylii to jest piękne. Te proste, zwyczajne posłuszeństwo. Pan Jezus pewnego razu powiedział, wysławiam Cię, Boże Ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiły się prostaczką. Zwyczajni ludzie w tej kwestii. Ta zwykła kobieta po prostu otrzymała słowo od Pana, Bóg jej powiedział, idź do przywódcy mafii i powiedz mu słowo to i to i to i to. Ona wstała i zaczęła iść. Szykują się do wojny, wszyscy uzbrojeni po zęby, przeładowane karabiny, granaty, granatniki, z drugiej strony policja, a ona idzie na linii frontu. I wiecie, w Brazylii jest tak, że 50-letnią mniej więcej kobietę nazywa się ciocią. O. I w tym momencie ten przywódca mafii pyta się, bo już widzą po prostu tą kobietę, która się zbliża. E, suacia? Czy o, to twoja ciocia? A drugi mówi, nie, no co ty, to nie moja. A ten, no ty, to twoja ciocia? Nie, nie, no co ty, to nie moja, ty, to może twoja? Nie, wszystko, kto to, czyja to ciocia? Nikogo ciocia. No to co? Następna myśl, to szpieguwa z policji. To negocjatorka być może, skropnąć ją. Wał, trzymaj, strzelę, pa, tu-du-duch, postrzelił. Idzie baba. To co, ty nie trafiłeś z takiej odległości? Pal, no, no wal, strzelaj. Pa, 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 pa. Kobieta dalej idzie. No co ty, też nie trafisz, strzelaj, no pa, 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 pa. Strzelaj dalej, strzelaj, no do co ona idzie, no. Wszyscy strzelają, pa, 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 pa. Kobieta dalej idzie. 5 metrów. Cija, ciocia. Mówi, chłopaki, a wam kul nie szkoda? Kul wam nie szkoda? Ja mam tu, który to szef? Mówi, bezpośrednio, a co? O, kobieta Boża, o, mulher de Deus. A mówi, o, varroa de Deus, gloria. O, gloria. Kobieta Boża. A co wam, kul nie szkoda? Mówi, który to szef? No i ja. No to mówi, patrz. Bóg ci mówi to i to i to i to. Ty w dzieciństwie to i to i to. I twój dziadek tamto i tamto i tamto. A twój ojciec to i to.
I Bóg ci mówi to i to. Facet, przywódca mafii. Na kolana. Rzuca broń. Mówi, chłopaki, rzucajcie to. Koniec tej wojenki. Poddajemy się. Poddajemy się. Wszyscy się poddali. Policja przyszła. Nikomu nic się nie stało. Dostał od słowa od Pana, że nikomu nic się nie stanie. Dzisiaj przywódca mafii, halleluja, jest szefem prawników w dzielnicy i głosi dla młodych, dla dzieci, opowiada o Jezusie. Jest szefem prawnym, odpowiada za porządek. Natomiast jego dziewczyna stała się żoną w tej kwestii, dostała niesamowita po prostu pieśń od Pana. Jak będzie okazja, puścimy wam, albo przyślemy na smartfona, komputer. Eu sou canela de fogo, retete Jehova. Ja jestem zapachem cynamonu i jestem oddana Bogu w kwestii. Bóg mnie używa w mocy. Oni to, po co po prostu głoszą, jak usługują, jakie rzeczy się dzieją, jak ludzie są wyciągani z piekła, jakie transformacje Bóg robi, to po prostu się nie da opisać. Przepraszam, że się wzruszam, ale to jest na chwałę Jezusa. To, co Pan czyni. Ja wiem, że Bóg nie ma względu na osobę. I wiem jedno, że Bóg też chce czynić to w Twoim i w moim życiu tu, w kraju. Dlatego, że Bóg nie ma względu na osobę. I dlatego Pan Jezus przyszedł do Twojego życia. Dlatego, że On chce Ciebie i mnie używać. I chce naprawdę Ciebie używać tak, żebyś to właśnie Ty, czy bracie, czy siostro, czynił różnicę tam, gdzie Ty jesteś. Bóg po to Ciebie wybrał, aby zmieniać okoliczności i aby okoliczności nie wpływały na Ciebie, ale żebyś Ty wpływała lub wpływał na okoliczności. W imieniu Jezusa. Kochani, wiem, że mógłbym dalej więcej mówić, ale chciałbym tylko przeczytać jeden werset, żeby zbazować na słowie i żeby zostawić wam też słowo i podzielić się tym słowem. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział i 33 werset mówi: ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Kochani, wiecie co? To jest bardzo głębokie słowo. Natomiast słowo mówi, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Wiecie co? Nie wiem, w tej chwili absolutnie nie pokazuję palcem, ale chcę wyłowić pewną słabość. Nie na zasadzie takiej, żeby wskazać palcem, ale dlatego, żeby spunktować słabość. I tak jak apostoł Paweł powiedział, że wtedy, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Kiedy my umiemy wykryć pewną słabość w naszym życiu, wtedy my tą słabość możemy poddać Panu, a Bóg przemieni nasze myślenie, postawę naszą i uczyni w nas zmianę, gdzie będziemy mogli korzystać z błogosławieństwa Bożego. Amen. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie wiem, jak jest tutaj, być może inaczej. Natomiast wiecie, wiele zborów, wiele społeczności, wielu chrześcijan, kochani, wielu braci nawróconych i sióstr, koncentrując się i czytając te wersety, ten werset właściwie ma takie wrażenie, w tym sensie, no te dodane, w tym sensie Królestwa Bożego szukajcie wpierw, to jest normalne, tak mam żyć, ale te dodane, w tym sensie, no co, właśnie bo to błogosławieństwo, jedni potrzebują trochę kasy, drudzy lodówki być może, ktoś potrzebuje czegoś, nie wiem, odpowiedzi w pracy czy coś, rozwiązania zdrowia, dodane, w tym sensie gdzie, czego, ja, w tym sensie oczekuję. No tak naprawdę, jako ludzie, mamy tą tendencję do tego, że zawsze gdzieś coś nam brakuje i chcielibyśmy uzupełnić te nasze braki. I to jest normalne, że czekamy na to, co dodane. I wiecie, tak jak powiedziałem, dzięki Bożej łasce dostałem język portugalski. I tu jest pewna ciekawostka.
Bo wiecie, nawet ta kwestia dodane w tym sensie, to u nas w polskim języku to jest tak, jakbyśmy stali tutaj i dodane to będzie z prawej strony, gdzieś coś przyjdzie, albo z lewej strony coś przyjdzie, bo no tak mówi słowo dodane. No krótko mówiąc, powiedzmy, modlę się o coś, no i czekam, co będzie dodane, z której to strony przyjdzie, Boże, i oczekuję, bez względu na to, czy to może być uzdrowienie, czy to może być jakaś błogosławieństwo finansowe, być może tak jak bratkie tutaj jeszcze wcześniej potrzebowali samochodu, oczekiwali, z której strony być może przyjdzie to błogosławieństwo. I czasami my mamy coś takiego, że czekamy na to błogosławieństwo w taki właśnie sposób. Kochani, rozglądamy się, z której strony Bóg nam to doda. Wiecie co? Ten werset po portugalsku, wybaczcie teraz, powiem po portugalsku, brzmi w taki sposób. Tu nie mam Biblii portugalskiej, ja mówię z pamięci. Procura reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vão ser acrescentado. I tutaj powiedziałem oczywiście w tej kwestii dokładnie ten werset po portugalsku, ale chcę tylko i cały czas czepiam się, że tak powiem, tego słowa dodane. Bo w portugalskim języku jest to słowo acrescentado. Dlaczego to mówię? Wiecie, dawno, dawno w historii, kiedy ludzie byli troszkę niegrzeczni, Bóg zszedł do wieży Babel i pomieszał języki. I wiecie, no mieszając języki, to tak jak wodę w szklance pomieszać z cukrem herbatę, w tym sensie ten cukier się rozpłynie. Tu trochę jest, tam trochę jest, tutaj troszeczkę. I tak każdy język, że tak powiem teraz, gdzieś coś ma ten kawałek. Oczywiście są części składowe w tym sensie, gdzie w języku polskim my możemy, ale tak naprawdę im więcej znamy języków, tym więcej kompletu widzimy po prostu, jak to wszystko się dzieje. Ale chodzi o ten zmysł Boży, co tak naprawdę Bóg chce nam przekazać. I tu jest powiedziane w taki sposób. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie będę mówił teraz, przedłużając, że tak powiem, o Królestwie Bożym, że w tej kwestii czym jest i jak to i dlaczego, ale chcę właśnie skupić się. O, właśnie, no, żona zauważyła, właśnie. Skupić się właśnie na słowie dodane. I widzicie, i dlaczego? Jeśli odkryjemy tą tendencję tak, gdzie, skąd, że mamy tendencję oczekiwania, wiele razy mówimy, módl się i oczekuj Pana. I wiecie co, zdaję sobie z tego sprawę, że wielokrotnie też w naszym życiu, w Polsce też, ale na całym świecie, ludzie, chrześcijanie wierzący modlą się o coś, być może ty nie masz takich problemów, ale być może modlisz się już tyle czasu, jakby nic się nie dzieje. I powiem ci, jeśli będziesz dalej się modlić, to może być też tak, że frustracja w tobie jeszcze będzie wypływać. Będziesz po prostu bardziej jeszcze sfrustrowany. I im więcej będziesz się modlić o to, uwaga, zwykła modlitwa może być nawet przewrócić się w coś po prostu uciężałego dla ciebie. Im więcej będziesz się modlić o coś i tak czekać, skąd to będzie dodane, nie będziesz widział odpowiedzi, to rodzić się może frustracja. I ta frustracja, tak jak w starym Izraelu, kiedy wychodził z Egiptu, oni, Mojżesz mówi, przychodzę do was i chcę, żeby, bo Bóg mi powiedział, żeby was uwolnić. Wy wychodzicie z Egiptu. Już jest wolność. Mojżesz przychodzi, ogłasza wolność. Słuchajcie, wpadamy do więzienia, otwieramy więzienie, mówimy, słuchajcie, no wychodźcie na wolność, wolni jesteście. A siedzą w więzieni, więźniowie siedzą, my siedzimy tutaj, bo coś ty gadasz od rzeczy. Nikt nas nigdy nie uwalniał. Izraelici, jest napisane, oni nie słuchali go z powodu, jest napisane, upadku ducha i ciężkiej pracy. Może tak być. I są wierzący wśród nas, w tym kraju, którzy są już po prostu tak upadłego ducha mają, chodzą na nabożeństwo z tej ofiary. Mają upadły duch, już tak są spracowani, obciążeni. Pan Jezus mówi, spracowanych i obciążonych, to ja zapraszam chętnych. No, brzemię na mnie. Tak są obciążeni, że już oni nawet nie słuchają słowa Mojżesza. Nie słuchają dobrej nowiny. Może ty jesteś należy do takich, że już nie dociera do ciebie dobra nowina. Bóg mówi ci coś, że chcę zmienić. Dobra. Skąd dodane?
I są tacy, którzy się modlą, 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 a frustracja już. I frustracja razem produkuje później owoc niewiary, jeszcze innych strachu. Zaczynają reagować jak społeczeństwo. Czy takie ma być chrześcijaństwo? Czy mamy tak reagować? Pan nas ożywił. Wraz z Chrystusem. Ukrzyżowany jestem, mówi Paweł. Żyję więc już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A moje obecne życie jest w wierze w Tego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Ja tak trwam. Słuchajcie, słowo dodane. I w tym polskim jest dodane. Dlaczego piję cały czas? Ale żeby tylko zwrócić uwagę, że czasami my stoimy przed Panem i tak naprawdę mówimy, o Boże, skąd i jak? Tak jak ja tego słuchałem i się modliłem, czekałem, Boże, jak ja tego te zęba będę miał uzdrowionego? Gdzie to będzie dodane? Słowo po portugalsku. W tym miejscu mówi toda zaskodza wąse acrescentado. Acrescentado, wiem, że nie rozumiecie tej kwestii, ale jest to słowo, oczywiście w tłumaczeniu bezpośrednim, leksykonem w tym sensie, no jest, mówią, dodane, przydane, dodane. Natomiast to słowo acrescentado wywodzi się ze słowa crescer i tutaj dzięki Bogu za portugalski, który mi dał. Crescer, słowo crescer jest to wzrosnąć. I uwaga, jeszcze raz, acrescentado, czyli te nasze dodane, to po brazylijsku jest wzrosnąć. To jest zupełnie co innego. Jeżeli my teraz przeczytamy tak, te słowo dodane, przetłumacząc po polsku, ale z portugalskiego. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam wzrastać. Zupełnie inaczej to brzmi. Prawda? I teraz, w tym momencie pytam się, gdzie ma wzrastać, kochany bracie i siostrzyczko. Pan Jezus przyszedł już do twojego serca. Amen? Amen. Pan Jezus mieszka w twoim serduszku. Amen? Amen. I halleluja. I Pan mieszka w naszym serduszku. I w duchu my mamy społeczność z żywym Bogiem, który jest Bogiem mocy, który jest Bogiem niemożliwości, który jest Bogiem wszechmogącym. I my mamy z Nim obcowanie i społeczność. On mieszka w naszym sercu. I teraz, kiedy my po prostu możemy zamknąć oczy, komnatę i modlić się i po prostu powiedzieć, Boże, nie wiem, tu słabość, tam problem, tu jest niedobrze, tam niedobrze, ale ja jestem z Tobą i wiem, że Ty jesteś Bogiem wiernym. I w tej chwili składam moje słabości, moje potrzeby, składam przed Ciebie. Wiecie, co się dzieje? Bóg mówi, synku, właśnie ja na to czekałem, córeczku, ja na to czekałem! Halleluja! Te brzemię właśnie ja biorę! I wiecie co w serduszku się dzieje? Bóg mówi, właśnie to jest już twój wzrost i wszystko zaczyna się rozwijać. Gdzie? Wewnątrz nas! Uczniowie mówią, a Panie, gdzie królestwo? Jak przyjdzie królestwo? A Pan Jezus mówi, nie, dostrzegalnie, nie. Ale w was będzie. Amen? Amen. Przyjdzie niedostrzeganie i w was będzie. Już jest i w was będzie. Pan jest z nami. I teraz tak. Jeśli my Królestwa Bożego szukamy wpierw, sprawiedliwości Jego, którą jest Jezus Chrystus, mamy społeczność z Panem, to wiecie co? Bóg zaczyna nas wypełniać i nasze serca, halleluja, się radują i Bóg nam objawia rozwiązania, daje nam nowe myśli, wypełnia wnętrze i wszystko w nas wyrasta. Wyrasta w nas Królestwo Boże. Bo Królestwo Boże ma tendencję wzrostu. Halleluja i wyrasta. I Bóg mówi w ten sposób, jak będziesz szukał, po prostu mnie, szukaj społeczności. Możesz mieć zamknięte oczy. Możesz mieć problemy, a jak będzie Królestwo Boże w tobie rosło, moja obecność przyjdzie. Ty będziesz wypełniony tak mną, gdzie ja tak zaświecę, że wszystkie okoliczności się zmienią. Chcesz tego? I to nie będziesz oczekiwał, skąd? Z lewa przyjdzie? Z prawa przyjdzie? Ktoś przywiedzie przebudzenie w teczce? Nie! Bo Ty, Jezus, jest w sercu Twoim. I już Jezus wzrośnie. Halleluja! Jezus Cię obejmie. Będziesz tańczyć przed Panem. Nikt nie będzie śpiewać, Ty będziesz tańczyć. Halleluja! Bo taki jest Jezus. Chrystus w nas! Nadzieja. Amen. A ktoś się mierzył z chwałą Bożą? W Turku jest elektrownia. Była.
500 megawatów produkowali. Zamykają się. Ale wiecie co, jak Bóg włączy prąd, to nikt z chwałą Bożą to nie może tak się ostać. Jak Bóg ciebie wypełni. Wiecie co, wiele my mamy takich długich modlitw. Opisujemy coś Bogu, a wystarczy Boża obecność. Przychodzi tatuś, przytuli społeczność w Duchu Świętym, kiedy Pan nas wypełnia. Wszystkie rzeczy się zmieniają. Okoliczności się zmieniają. Tylko jedno pytanie. Czy Ty chcesz tego? Czy ja chcę tego? Każdego dnia mamy wybór. Albo kroczymy go świadomie z Bogiem, albo tak faktycznie robimy po swojemu. Jak robimy po swojemu, to możemy być wzorowymi, religijnymi, pięknymi chrześcijanami, faryzeuszami, którzy wydzielą nawet dziesięciny z mięty i kopru. I będziemy tacy święci, w cudzysłowie, ale nie będziemy mieli relacji z Panem Bogiem żywym. Ale kiedy będziemy zapierać się siebie i mówić, Boże, nie moja, lecz Twoja wola niech będzie. Wtedy będą efekty w naszym życiu. Kochani, w kwestii tej, będąc też w Brazylii, dostaliśmy od Pana możliwość i kontakt z chrześcijańską telewizją, wielką w tej kwestii, Kościół Baptystyczny, ale to telewizja. I Bóg tak nam błogosławił, że dostaliśmy prawa autorskie tej telewizji. I tak faktycznie chcielibyśmy przenieść prawa, w tym sensie skorzystać z tych praw, przenieść ramówkę programową do naszego kraju i zrobić, po prostu mamy takie marzenie, możemy mieć, zrobić telewizję chrześcijańską w Polsce, internetową, ale telewizję chrześcijańską. W tej chwili też, myślę, że pastor też dostał naszą tą projekcję, projekt w tym sensie, ale powiem wam kilka słów, bo w tej chwili pod koniec miesiąca modlimy się, wszystko sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, poruszamy się przez wiarę, wierzymy, Pan, że Pan to za nas zaopatrzy. W każdym razie z małżonką zmierzamy, pod koniec miesiąca zamierzamy udać się do Brazylii po to, żeby wraz z telewizją brazylijską, chrześcijańską, która jest, żeby tak porównać wielkości naszego Polsatu, żeby nagrać z telewizją pewien film dokumentalny, który zatytułowaliśmy Tropikalny wymiar cudu. Te zdarzenia, sytuacje, świadectwa, których opowiadałem dla was przed chwilą, jak ich wiele innych, chcielibyśmy z pomocą telewizji nagrać, ale nie tylko w świadectwach, jako owocach tego wszystkiego, ale chcielibyśmy pokazać, w jaki sposób ci ludzie, po prostu prości nasi bracia wierzący, w jaki sposób żyją z Panem, w jaki sposób mają relacje z Bogiem, aby tak naprawdę doprowadzić do tego owocu, którym jest później cud w postaci czy wstawionych zębów, czy odrośniętej ręki, czy chociażby kogoś, kto, że tak powiem, był bandziorem, a teraz nie jest. I tak dalej, i tak dalej. W każdym razie chcielibyśmy pokazać historię ludzi i pokazać Brazylię, która jest zupełnie inna, jak nasze media to przedstawiają. I w tej chwili właśnie modlimy się z małżonką i temu zrobiliśmy taki projekt, aby pojechać do Brazylii, aby nagrać właśnie ten dokument. Oczywiście ten dokument będzie takim pilotażowym w tym sensie, ale robimy też starania, między innymi też robimy starania kwestii biznesowej, dlatego że są potrzebne pieniądze, a pod tym względem też Pan nam pobłogosławił, że jesteśmy reprezentantami wielu kwestii ekonomicznych i też mamy możliwości w tej kwestii reprezentacji, też rządowe kwestii reprezentacji spraw ekonomicznych Brazylii. Ja też mam dokument, ostatnio dostałem zaszczyt dokumentu w tej sensie powołania na honorowego kanclerza spraw pola industrialnego, czyli takiej strefy wolnocłowej, można powiedzieć, z różnymi kwestiami udogodnień dla biznesmenów, także z finansowaniem ze strony brazylijskiej do 80% wartości kapitału, w tym sensie przewidzianego do budowy jakichś zakładów i tak dalej. Są to poważne rzeczy, tutaj nie chcę mówić w sensie tym, ale mówię tylko dlaczego, dlatego że
projekt nasz nagrania programu. Chcielibyśmy połączyć tak jakby z misją gospodarczą, jeżeli w tej kwestii byście znali jakichś biznesmenów, którzy chcieliby, szukali kontaktów w Brazylii, to możemy poprzez to udrożnić, a w zasadach jakichś po prostu uczciwych wziąć ich reprezentację i jakby materiały reklamowe zawieźć też do Sekretariatu Stanu w Brazylii, w tej kwestii do placówki rozwoju, też do biznesów. No i w zamian za to mieć jakieś pieniądze w tej kwestii, jakieś profity w kontaktach i tak dalej, do tego, żeby móc po prostu naszą misję rozwijać. Oczywiście jesteśmy jako misjonarze i żyjemy przez wiarę, poruszamy się przez wiarę, żyjemy też z datków i tak dalej, ale też nie tylko, bo też chcemy pracować i tutaj, że tak powiem, skomasowałem w projekcie wraz z małżonką, która jest fotografem profesjonalnym, natomiast no, naszym pragnieniem centralnym jest, tak jak powiedziałem, w tej komunikacji brazylijskiej, po to też mi Bóg dał język, nie po to, żebym się tutaj chwalił, absolutnie nie chwalę, to chwałę Bogu oddaję Jezusowi Chrystusowi i po to tylko to, żebyśmy mogli, że tak powiem, tą część tego, co Bóg już tam uczynił i zdeponował, żebyśmy mogli w tym kontakcie podłączyć, w tym moście komunikacji i zrealizować projekt telewizji. Oczywiście działamy też finansowo, żeby to można było zrobić. Na to są potrzebne inne ogromne pieniądze, ale w tym projekcie pilotażowym chcielibyśmy zrealizować ten projekt filmu Tropikalny Wymiar Cudu, tak jak powiedziałem, i w tej chwili zmierzamy właśnie do Brazylii. Więc jeżeli ktokolwiek chciałby w jakiś sposób, jakikolwiek niekonwencjonalny, być może nie taki jak ja powiedziałem, współpracować z nami, serdecznie po prostu zapraszam. Nie przedłużam. Dziękuję za okazję i przepraszam, być może długo, w każdym razie.